Cześć! Słuchajcie, kolejny film, kolejna recenzja, a w niej oczywiście kolejna replika pochodząca ze zbiorów znanego historycznego świra, a więc oczywiście Stanisława, który tak się składa, że jakiś czas temu do swojej już niezwykle pokaźnej i bardzo ciekawej kolekcji włączył kilka nowych pozycji. No i rzecz jasna, zademonstruję je Wam w najbliższym czasie. Zaczęliśmy sobie tydzień temu od cóż niezbyt historycznego pistoletu, a więc Beretta PX4 Subcompact, tudzież Bulldog, czy jakkolwiek to się nazywało. No niezbyt historyczna klamka, mała Beretta. Natomiast dzisiaj pokażę wam po pierwsze pistolet zdecydowanie bardziej historyczny, a po drugie jeszcze mniejszy. Również będzie to Beretta, tylko raczej rozmiarów małego kolta. Z tym, że nie mam tutaj na myśli małego Colta Detonixa, a raczej małego albo wręcz maleńkiego kolta Juniora. Colta Juniora zapewne możecie pamiętać, ponieważ już kiedyś na moim kanale się pojawił w osobnej, dedykowanej mu recenzji, z tym, że tam miałem czarnego. Był to egzemplarz, który, żeby było śmieszniej, również należy do Stanisława. Tak więc teraz Stanisław ma dwa malutkie, czarne pistoleciki. kolta Juniora oraz Berette. 950, która znana jest również pod nazwą Jetfire, natomiast w żadnym wypadku nie tylko Jetfire, e, ponieważ wersji tego pistoletu ukazało się naprawdę dużo. Jeśli chodzi o samą w sobie nazwę Jetfire, sprawa jest troszeczkę skomplikowana i osobiście nie orientuję się do końca, jak to finalnie było. Tym bardziej, że wszystkie źródła, na jakie natrafiłem, nazywają ten pistolet wprost Beretta 950, i niejednokrotnie słowa Jetfire w ogóle tam nie ma. Pojawiło się ono w wersji powstałej, z tego co pamiętam, w 1998 roku, był to Jetfire Inox, i tam faktycznie nazwali ten pistolet Jetfire. I domyślam się, że firma W.E. właśnie do tej wersji e, 950 nawiązuje w swoim wytworze. Z uwagi na fakt, że mimo tego, że nazwali replikę WE950 i tam w ogóle nie ma nawet nazwy firmy Beretta, poza tym nie ma jej również na okładzinach i jej logo zostało zastąpione takimi całkiem ładnymi medalionami, pomimo tego mamy tutaj napis Jetfire. No więc bądź tu mądry, wydaje mi się, że oni po prostu klepnęli replikę tej najnowszej 950, nie tej produkowanej od lat 50. XX wieku. Ponieważ, tak, historia tej całkiem, jakby nie patrzeć, ciekawej konstrukcji sięga lat 50. XX wieku. Z tego, co udało mi się wygrzebać z internetu, w latach 50. ona została zaprojektowana czysto w roku 1950 albo od roku 1950, natomiast dystrybucja jej zaczęła się w roku 1952. Różne źródła podają różne daty, jeśli chodzi o te kluczowe momenty w produkcji Beretty 950, więc. Pozwolę sobie to troszeczkę uogólnić. W każdym razie, 3 lata po trafieniu na rynek europejski, 950 weszła również do Stanów, gdzie w wersji na kaliber 22 Short nazywała się Minx. No i tutaj, właśnie kurczę, polskojęzyczna Wikipedia twierdzi, że wersja na 635 Browning, tudzież na 25 ACP nazywała się Jaguar. Jest to kompletna bzdura, ponieważ to jest zupełnie inny pistolet. No więc cóż, bądź tu mądry, niestety nie jest to specjalnie mensilnowa konstrukcja, jest przy okazji dość stara, no i te informacje gdzieś tam się niestety troszeczkę zaczęły rozmywać. W każdym razie jednak, to co wiem na pewno, początkowo pierwsze wersje tego pistoletu nie miały bezpiecznika. I dopiero w wersji BS, a więc chyba w trzeciej wersji, faktycznie ten bezpiecznik został dodany z uwagi na jakieś tam przepisy, które w Stanach po prostu zaczęły obowiązywać. No więc jest sobie bezpiecznik. Przechodząc do aspektów bardziej technicznych, kaliber, a raczej kalibry, bo jak wspomniałem, dostępne opcje zasadniczo były dwie: 22, ale nie long rifle, tylko short. Też nie short rifle, wbrew temu czego moglibyście się domyślać, tylko po prostu 22 albo 6.35 Browning, tudzież 25 Auto, 25 ACP. Ten nabój nazywa się na dwa różne sposoby, ale co do zasady jest to dokładnie ta sama kulka, maleńka pesteczka. Żeby było ciekawiej, jest to pesteczka naprawdę stara, ponieważ jak zapewne mogliście się domyślić, została zaprojektowana przez legendarnego Johna Mosesa Browninga, gdy ten projektował pistolet FN 1905, czyli tak zwaną FNkę. No, to również jest taki mały, kieszonkowy pistolet i mały, kieszonkowy pistolet potrzebował małego, kieszonkowego naboju którego replikę z dumą Wam właśnie prezentuję? Od taki śmieszny maleńki naboik. Możemy go sobie porównać z, no niestety, klasyczną e, .22, Niestety, ponieważ, no cóż, od shortów nawet łuski mi się gdzieś wszystkie pochowały. Deko shorta jeszcze się nie dorobiłem. No więc mam tylko klasyczną .22 i musicie sobie wyobrazić, że ona ma łuskę gdzieś tam połowę albo jedną trzecią krótszą oraz jeszcze mniejszy troszeczkę podzisk, No i tak mniej więcej się prezentuje. 22 short. Słabiutki nabój z zewnętrzną kryzą, podczas gdy 25 kryzy ma już klasyczną, mniej więcej jak 9. No właśnie, 9. Możemy sobie to porównać, ale hmm, no jest dość duża różnica. Właściwie pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że różnica między 25 a 9 jest mniej więcej taka jak między 9 a 50 Action Express. Kończąc już powoli segment historyczno-teoretyczny, w ramach ciekawostki wspomnę tylko, że Owszem, niewielkie śladowe, ale jednak jakieś ilości Berety 950 znajdowały się swego czasu na wyposażeniu Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. E, tak więc jak ktoś nie miał szczęścia, to za PRL-u można się było natknąć na jakiegoś kurczę ubeko uzbrojonego w taką maleńką Beretkę e, w 25 I co ciekawe, chyba nie wszyscy agenci potem z tymi pistolecikami się rozstali. W sumie im się nie dziwię, no, bo jest po prostu prześliczny. Natomiast dochodzę do takich wniosków, ponieważ jakiś czas temu byłem na targach EuroTarget Show w Poznaniu. Było tam stoisko również policji, gdzie w szklanych gablotkach mieli wyeksponowane różnego rodzaju jednostki strzelające od samoróbek po już takie dość poważne konstrukcje. No i beretty 950 wcale mało tam nie było. No dobra, historia, technikalia i inne ciekawostki omówione, a więc oczywiście zaczynamy tą recenzję klasycznie od spraw zewnętrznych, od spraw wykonania. No i cóż, powiem szczerze, że to jest najbardziej przykry moment tego filmu. Pęka mi serce, ale nie mogę nie powiedzieć, że pistolet jest wykonany po prostu brzydko. No niestety. Nie wiem dlaczego tak jest, no bo WE potrafi zrobić naprawdę fajnie wykonaną replikę. A tutaj nie ma jednej, równej płaszczyzny. No chociażby patrząc już po tym miejscu. Raz, że mamy tutaj jakieś bardzo wyraźne, wzdłużne kreski, to nie było żadne frezowanie, tylko raczej jakiś szlif ręczny, nie wiadomo co. One wyłażą spod grubej, błyszczącej farby, która ich nie ukrywa, tylko jeszcze bardziej je eksponuje. Jakieś wrzery, jakieś bąble ciągle, wszędzie, na szczycie zamka, matko jedyna no po prostu w tym miejscu przy szczerbinie nie no i wszędzie są te rysy to szlifowanie jakieś tu miało miejsce mam wrażenie, że wersja inox byłaby troszeczkę bardziej przystępna wizualnie ponieważ no tam faktycznie ta powłoka troszeczkę bardziej przyciąga wzrok a tutaj jednak spod czarnej wszystkie mankamenty wychodzą, wszystkie lufa jest najgorsza, no patrzcie co tu się dzieje to jest w ogóle, ona dostała chyba szlifierką taśmową, nie wiem czym, ale hmm. No nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, niestety. Tutaj jeszcze no, widać, jak bardzo nierówna jest ta płaszczyzna, chociażby po tym przełamaniu, że ono jest właściwie wyoblone. A co się stało tutaj, to ja już w ogóle nie chcę pytać. No tu ewidentnie komuś zjechało na szlifierce i tyle. No więc tak, odlew najpewniej był jakoś tam dodatkowo wykańczany i to wcale nie jest przesadna zaleta. No niestety, zostawmy może już za sobą elementy metalowe duże, bo to jest trochę przykra sprawa jednak. Skupmy się na plastikowych okładzinkach. No i ponownie, one są fajne, byłyby fajne, gdyby nie to koło. Bo to koło jest błyszczące. I to koło bardzo, bardzo, bardzo eksponuje plastikowość tego elementu. To również jest przykre, patrząc na to, jak wyglądały okładzinki w Kolcie Juniorze. No i tutaj to była klasa, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Również medalion, ale i wykonanie, i jakość tworzywa, żadnego miejsca tutaj nie ma, które by nam wskazywało, że to faktycznie jest jakiś taki chamski plastik. W przypadku 950... -ki... No, mogli sobie to darować. To mogło być takie matowe jak reszta tych okładzin. Bo finalnie to one są fajne. No, ta powierzchnia mi się podoba, jest delikatnie błyszcząca, jest taka troszeczkę e, jakby ziarnista. Tak czy inaczej, znając Stacha, w pewnym momencie wymodzi sobie tutaj jakieś ładne drewienko. Wykonanie wykonaniem, zerknijmy na spasowanie. No jest całkiem nieźle, przynajmniej jeśli chodzi o tylną część zamka. Z przodu on troszeczkę bardziej chodzi lewo-prawo. Faktycznie tu jest taki dość wyczuwalny. Luz, ruch, który w dodatku jeszcze zostaje, tam gdzie się go przepchnie. No więc, jakaś tam wada faktycznie to jest, bez dramatu z tyłu jest fajnie. Myślę, że spokojnie mogliby poprawić jakość spasowania w większych pistoletach, żeby po prostu były tak spasowane jak ten, bo jest całkiem konkurencyjnie i finalnie nasz bryloczek nam specjalnie nie klekocze w żaden sposób. Całkiem ok. Co tu nam jeszcze zostało? Manipulatory których trochę jest na pierwszym miejscu zwalniasz magazynka, podobnie jak w juniorze umiejscowiony na dole rękojeści. Dalej nie mogę tego zrozumieć. No przecież bez problemu dałoby się to zrobić tutaj, jakoś w miarę logicznie obsługiwać, a tak odsuwać kciukasz tak daleko. Oj. No nie wiem, w każdym razie też się da, też można. Poza tym mamy tutaj kurek, mechanizm pojedynczego działania. Bezpiecznik oraz blokadę zamka, a raczej element, który uniemożliwia nam demontaż zamka, do czego przejdziemy później. No więc po pierwsze, jest bezpiecznik, a, nie, a więc to już nam wskazuje na wersję tego pistoletu, czyli przynajmniej była to, przynajmniej jest to replika wersji BS, być może właśnie późniejszej jakiejś. W każdym razie bezpiecznik jest i od niego sobie zaczniemy, bo tu jest ciekawostka. Przełączamy. No i faktycznie. Blokuje całkiem ładnie. Teraz jakoś wysoko się w ogóle przełączył i faktycznie zaczął działać dobrze. Natomiast jeżeli podniesiemy go tylko trochę, to on spadnie w momencie, kiedy pociągniemy za spust. On ma jakby takie dwa przeskoki, i szczerze powiedziawszy, właśnie się o tym dowiedziałem. I właściciel pewnie też właśnie się o tym dowiedział, bo już żeśmy kilkakrotnie się skupiali nad tym, jak to ten bezpiecznik jest źle zrobiony, że spada, a on po prostu ma jakiś drugi przeskok, bo tak. Yy, więc tak, on działa i działa całkiem fajnie. Dobra, zwracam honor. Yy, zarówno bezpiecznik, kurek, blokada, jak i spust są. Inaczej wykończone, i mam wrażenie, że troszeczkę inaczej również wykonane. Te, to wykonanie jest równiejsze, jest bardziej precyzyjne, gładsze, natomiast wykończenie fajne, chropowate, delikatnie piaskowe. Yy, bardzo ładnie to wygląda i fajnie kontrastuje z resztą elementów. Domyślam się, że w przypadku tak maleńkiego pistoletu ergonomia raczej jest kontrowersyjna i raczej chcielibyście usłyszeć na jej temat kilka słów. Jest naprawdę nieźle. Jak na taki brylok, to jest całkiem fajnie. Dużo lepiej niż w przypadku Juniora, który miał chwyt no tak skonstruowany, że tutaj nie da się zbyt wygodnie tego palca ułożyć tak, żeby ściągać język spustowy środkiem opuszka, tylko z reguły ten palec nam gdzieś tam wpada dalej. Tutaj, ponieważ chwyt jest grubszy, szerszy, a magazynek, co ciekawe, nadal jednorzędowy, no to już jest wygodniej, i osobiście ergonomicznie zdecydowanie bym preferował 950. Całkiem elegancko. No tylko kurczę ten zwalniacz. Śmieszne. Omówiliśmy wykonanie, a więc przejdźmy do czegoś, co z pewnością nie będzie Was interesować, ale trudno funkcjonowanie mechanizmu. Jak wspomniałem, mechanizm pojedynczego działania. No i tak. Pretrawel duży. Chrobotliwy, ale taki delikatnie chrobotliwy. Docieramy do ściany, która jest bardzo wyraźna, bo coś nam tutaj tak pstryka. To jest moment zaczepienia się jakichś dwóch elementów i to się po prostu czuje, gdzie to jest. Ściana jest twarda. Jest bardzo twarda i krótka, znaczy bardzo twarda. No jest. Nie wiem do czego to porównać, ale mam troszeczkę odczucia takie, jakby to był. Z za bardzo skróconym travelem, że ten spust trzeba tam wgiąć do środka, żeby on faktycznie strzelił. E, więc tak, ściana jest twarda, jest gumowa, ale krótka. Właściwie, gdy tylko ją się pokona, to kurek się odpina. Overtrawela nie ma. Twardy spust. Zdecydowanie twardy. E, coś ciekawego dzieje się przy przeładowaniu, to spust wpada do środka bardzo głęboko. Nagle reset. Ciekawy, spust cały czas pracuje delikatnie, chrobotliwie, jakby faktycznie ta może piaszczysta powłoka gdzieś tam szorowała, coś takiego dziwnego robiła. No i reset, chociaż niewyczuwalny, jest słyszalny i jest dokładnie w miejscu, w którym pojawia się ta niezwykle twarda ściana. I cóż, mieliśmy drobną przerwę w nagrywkach. Musiałem podładować kamerę. Tak bywa, jak się 40 razy zaczyna film od początku słowami cześć, słuchajcie. No to potem się dzieją różne kwiatki. Nieważne. W każdym razie w sumie dobrze się stało, bo patrzcie, co znalazłem. Tadam. Yy, oto wcześniej wspomniana łuseczka od kalibru 22 short. No jest serio maleńka. No dobra, wróćmy już do meritum sprawy. 950 z zewnątrz mamy omówioną. A więc teraz, oczywiście, sprawdzimy sobie, co się dzieje w środku. W pierwszej kolejności trzeba zdjąć zamek, i oczywiście służy do tego ta bajcha. Natomiast to jest raczej jej taki dodatkowy feature, ponieważ przede wszystkim służy do czegoś innego. Jak już wspomniałem, ten pistolet ma ruchomą otwieraną lufę. Tak zwaną lufę typu tip-up. I właśnie do otwierania tej lufy służy ta bajcha. Natomiast uwaga! To nie zadziała, gdy zamek jest wsunięty do pozycji wyjściowej. Z prostego powodu, dysza siedzi w komorze i uniemożliwia otwarcie się tej lufie, więc zamek trzeba delikatnie cofnąć, dyszę z komory wysunąć. No i teraz uwaga. <grywa> to, to jest za każdym razem tak samo zabawne. Ta lufa cała. Odskakuje z dość dużą mocą. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne. Odskakuje z dość dużą mocą, bo jest podparta dość mocną sprężyną. Gdzie jest ta sprężyna? Zapytacie. To jest ona. Nie wiem, czy to będzie widać. Niezbyt. No ale w każdym razie musicie mi na słowo uwierzyć, że kabłąk spustu rusza się, ponieważ to właśnie on jest tą sprężyną. Jak widzicie, jest gruby, a więc ta energia tutaj jest całkiem spora. Majta się bardzo śmiesznie. Super to jest po prostu. Bardzo fajny feature przy okazji, czyli ta blokada, ten element zwalniacz lufy. On jest podparty, ona jest podparta własną sprężyną, więc wraca. Od razu do pozycji wyjściowej. Gdy to składamy, wystarczy lufę wcisnąć i się blokuje. Coś fantastycznego, po prostu. T -t Ten pistolet jest wspaniały, po prostu genialny. Stryk mega. No dobra, raz, że lufa nam się otwiera i to jest wspaniałe, a dwa, że dzięki temu możemy sobie ściągnąć zamek. Z tym, że to jest Trochę skomplikowana operacja, ponieważ, no, jak zapewne mogliście zauważyć, nie ma tutaj nigdzie sprężyny powrotnej, ani żadnego gajdroda. Co tu się dzieje? No to uwaga. Oczywiście, że to mi się nie uda, ani za pierwszym, ani za piątym razem, ale w końcu powinno wyjść. Gdzieś tam, a nie, może z przodu, może z tyłu, kurczę, nie wiem. Hm. O, dobra, mamy to. Najpierw z przodu, teraz do przodu. No, i jest sobie zamek? Chyba mogę go nazwać zamkiem. <laughs> Nie, no to jest po prostu przepiękne. Taki maleńki split slide z maleńką dyszą. Dysza ma dość mocno sprężynę powrotną i co ciekawe, od razu na niej jest osadzona gumowa kołnierzowa głowica. To co, rozbieramy to? Cóż, będę tego żałował. I to już za chwilę. Udało mi się rozłożyć zespół pneumatyczny, a w każdym razie wydobyć dyszę z zamka, a raczej z cylindra, ponieważ tutaj nie ma blobek I można było się tego spodziewać, patrząc na to, że to jest maleniki zameczek i trzeba było to jakoś skonstruować. No więc element ruchomy, zamek, jest jednocześnie cylindrem, w którym pracuje dyszotłok. Czyli dysza z gumową kołnierzową, dość miękką głowicą na końcu. Przez jej środek, oczywiście, że biegnie sprężynka powrotna z takim oczkiem na końcu. I wiecie co? Ta mała śrubka, przechodząc przez zamek, musi trafić w to oczko, żeby ta sprężynka spełniła swoje zadanie. No więc już widzę, że będę miał upojne 20 minut, próbując trafić tą śrubką w to oczko przez tą dziurkę. Żeby było śmieszniej, ta śrubeczka, wow, była wkręcona potężnie. Miała nawalone loktajtu, i to widać wszędzie. Naprawdę musiałem się przełożyć, żeby ją odkręcić. Biorąc pod uwagę fakt, że będę ją wkręcał i wykręcał pewnie z 20 razy to może jednak ją wymienię na nową, na wszelki wypadek, żeby się nie zużyła. No, zobaczymy. W każdym razie tak, dyszka jest malutka i piękna i bardzo śmieszna. Jest dość oryginalnie również montowana w zamku, y, pomijając tą śrubkę i sprężynkę. Y, jak wspomniałem, nie ma tu żadnego blowback unitu i żadnego innego również elementu, y, który mógłby tą dyszę na stałe trzymać, żadnego pina, żadnej śrubki są za to takie dwie śmieszne plastikowe kamerki, które do zamka od spodu są po prostu wsadzone. I one ruch tej dyszy do przodu ograniczają w taki sposób, że ona po prostu nie jest w stanie yy, wyjść za daleko. Wow, no powiem wam, nie spodziewałem się. Nie zgadniecie, za którym razem udało mi się to złożyć poprawnie. Za drugim, bo za pierwszym zauważyłem, że ta dysza jakoś nie dochodzi do końca. I dopiero gdy się przewróci zamek na drugą stronę, ta sprężynka w jakiś sposób jest w stanie się wpasować tak, że widać przez otwór na śrubkę, że po prostu wchodzi tam gdzie trzeba. No więc zlazła i działa. Te spineczki. Wsadzone od góry po prostu. One nawet nie są na wcisk, nic tam nie klika, nic tam nie strzela, one sobie po prostu tam siedzą. Wow, że myśmy ze Stachem tego nie zgubili. Mając w pamięci końcówkę czerwca tudzież połowę lipca, jak żeśmy sobie na tarasie przy piwku oglądali tą beretkę i się śmiali, jaka jest wspaniała i machali zameczkiem na wszystkie strony, również zdjętym. No to tak, dobrze, że to się nie zgubiło, bo to... Jestem pewien, że jeżeli nie byłoby trzymane przez jakieś smar, resztki smaru, które tu jest, to po prostu by wyleciało, więc ja od tej pory ten zamek trzymam wyłącznie tak. Przejdźmy sobie teraz do dużo ciekawszej części, czyli, czyli do lowera. I bynajmniej w żadnym wypadku nie zamierzam tego wszystkiego rozbierać, natomiast zdejmę sobie jedną układzinkę. Żeby zademonstrować Wam parę ciekawych rzeczy. I lufę sobie otworzymy. Będzie wyglądać idiotycznie, ale trudno. Po pierwsze tak. Tak jak wspomniałem, ta wajcha ma sprężynę. Ta sprężyna tej wajchy jest umiejscowiona w tym miejscu. Jest wielokrotnie zakręcona wokół takiej mosiężnej tulejki, która siedzi tutaj. I tu widzicie jeden koniec tej sprężyny. Jej środkowa część właśnie odbija blokadę, natomiast jej prawa część wystaje tutaj. Co to jest? To jest nasza sprężyna powrotna. No, nie spodziewalibyście się tego, i ja również się tego nie spodziewałem. Ale tak, to jest sprężyna powrotna zamka, która po prostu się uchyla po osi tego pina w jedną i w drugą stronę. I w ten sposób pracuje. Jednostronnie w dodatku. Bo z drugiej strony, no to jest po prostu e, zakończenie. I tyle. Niezwykle osobliwe rozwiązanie, z którym nigdy w życiu nie miałem styczności i które troszeczkę problemów przy montażu, szczególnie e, zamka z powrotem, sprawia faktycznie. Poza tym, cóż, steel checker w dłoń. Być może teraz się ucieszyliście i już liczycie, że to maleństwo ma stalowy mechanizm. No nie, ale za to listwę spustu ma stalową. Blokada zbijaka już stalowa nie jest, kurek mimo, że przez jakiś czas myślałem, że faktycznie stalowy mógłby być, niestety stalowy nie jest. Zbijak również, natomiast jest akurat chromowany, no więc w sumie ok. Mamy tutaj jeszcze SIR i SIR również nie jest ze stali. I teraz rzecz niezwykle przykra, którą żeśmy zauważyli o, z dużą zgrozą niestety. Jak zapewne pamiętacie, klamka ma dość twardy spust. Praca spustu i zwalnianie mechanizmu odbywa się w taki sposób, że ta listwa naciska na SIR. I ten sir jest strasznie twardy, jest niemiłosiernie twardy, jest irracjonalnie twardy, podczas gdy sprężynka kurka jest mięciusia. Bardzo delikatna taka. Wow, no po prostu tak lekkiej sprężynki nie widziałem nigdy. Natomiast nadal sir jest twardy, bardzo. Co za tym idzie? Mamy tutaj idealny przykład sytuacji wyjaśniającej jednoznacznie, dlaczego nigdy nie miksuje się elementów stalowych ze znalowymi. Ten sir w tym miejscu, nie wiem czy to widać, czy nie, ale o tutaj, czyli dokładnie w miejscu, gdzie naciska na niego listwa, już ma wżer. I to taki dość porządny. Taki, że widać na nim nawet opiłki tego znalu. I ewidentnie nie podoba mu się, że ta bardzo twarda stalowa listwa po prostu go naciska. W dodatku, no ten nacisk tutaj jest potrzebny duży. Yy, więc to niestety, mimo tego, że listwa jest stalowa i spoko, no to jest minus. Bo Sir również powinien być stalowy, ale nie jest, ponieważ również stalowy musiałby być kurek. Co znacznie podniosłoby koszty produkcji tego maleństwa, no i niestety to jest dość przykre. Co w związku z tym, szczerze powiedziawszy, nie wiem, no jakiś upgrade, jakieś rozkminienie tego by się faktycznie przydało, albo po prostu nieużywanie zbyt często, bo ten Sir, jeżeli się nie wyszczerbi w tym miejscu do końca, to po prostu się złamie, bo tutaj po prostu wystaje taki kawałek materiału i wygląda jak coś, co bardzo chce odpaść. No, przykro, przykro. Z innych ciekawostek tutaj mamy ten bezpiecznik, który okazuje się, że faktycznie działa tylko ze sporą siłą go trzeba w górę przełączyć. No i on działa w sposób idiotycznie prosty najzwyczajniej w świecie uniemożliwia sirowi ruch również wchodząc w interakcję z tym wątpliwej jakości i wytrzymałości elementem. No więc, tak, no cóż, replika o -E po prostu replika czegoś więc nie dziwię się, że nie ma tutaj jakiejś turborewelacji. Nadal konstrukcyjnie klamka jest dość ciekawa, no bo chociażby ta jedna sprężyna, która jednocześnie steruje tą blokadą oraz zamkiem, to jest spory event i spora ciekawostka. Myślę, że jednak teraz okładzinka wróci na swoje miejsce, a z montażem zamka poczekam i go Wam również pokażę. Zamek w tym miejscu ma dwa... Wycięcia po obu stronach, które odpowiadają temu elementowi. Co to jest? No, to jest nasza prowadnica. Niestety, ale no podparcie tego zamka jest dość kiepskie, co jest całkiem interesujące w połączeniu z faktem, że pistolet jest dość dobrze spasowany. W każdym razie to nam się przyda za chwilę. Na początku trzeba wjechać tyłem zamka na tylną prowadnicę, która ponownie jest maleńka. Więc wjeżdżamy sobie, ale. Zamka nie wciśniemy na miejsce, ponieważ mamy jeszcze, no właśnie, sprężynę powrotną, która, wycofam go z powrotem, musi się zahaczyć w tym miejscu. I niestety, ale nie zrobi tego bez dodatkowych narzędzi. Tak więc przyda się nam zaraz jakaś pęsetka albo nawet taki śrubokręcik, myślę, że wystarczy. Pchamy sobie tą sprężynkę w górę. O mniej więcej dotąd powinno wystarczyć. O, no i wlazło. Więc właściwie po paru razach to już jest dość bezproblemowe w obyciu. No i w sumie fajnie. Zobaczmy sobie jeszcze raz, czy ja będę to umiał zdemontować. Najpierw unosimy przód, potem wyjeżdżamy. Ok. W sumie prosta sprawa, jakby nie patrzeć. No i co? I nasz maleńki, przepiękny pistolecik jest zmontowany. Z powrotem. Nadal działa, więc teraz odłożymy go i przyjrzymy się magazynkowi. Yy, magazynek wykonany jest naprawdę fajnie, paradoksalnie, lepiej od pistoletu, moim zdaniem. Yy, jest pokryty farbą bardziej matową, cieńszą, ładniejszą. Odlewy są również równiejsze. Yy, no i tak mamy tutaj od razu zamontowany już przez Stanisława taki elemencik, który po prostu umożliwia strzelanie na sucho. W jaki sposób? Pokażę Wam zaraz. Oczywiście wlatuję tu z powrotem. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, zawór mamy przeniesiony na górę. Co ciekawe, chyba wyłącznie po to, żeby dało się tutaj zrobić tylko śrubę i żeby pistolet wyglądał bardziej jak palny. No i w sumie spoko. Osobiście lubię zawory umiejscowione w ten sposób, ponieważ gaz, jakby nie patrzeć, dużo ładniej się tutaj Układa ich chociażby w FNX-45 od VFC, gdzie również był tego typu zawór tak położony. No, tego gazu starczało na zdecydowanie więcej strzałów niż w jakimkolwiek innym znanym mi pistolecie. Ciekaw jestem, czy zawory będą przynajmniej podobne w przypadku małego kolcika. No i tak, to są dokładnie te same zaworki. Magazyneczek wleciał do naszego pistoleciku. No i teraz sobie troszeczkę popykamy. I to dosłownie, popykamy. Pik. <noise> Ojejku, no to jest po prostu niezwykle pocieszny pistolecik. Pracuje trochę podobnie do Colta Juniora, natomiast szybciej, zgrabniej. Jednocześnie bardziej liniowo. Jakby nie patrzeć, zamek jest dzielony, a więc stała lufa. Całkiem ładnie nam tutaj ten podrzut śladowy, ale jednak podrzut zjada. Zdecydowanie pracuje fajniej niż Junior. Szybciej, zwiewniej, ale nadal tak z takim delikatnym pazurkiem. W sumie przestrzelajmy sobie jeszcze Juniorka, bo dawno go tutaj. Nie było. E, no, mi Beretka pasuje dużo bardziej. Popykajmy sobie jeszcze. Pracuję podobnie, ale naprawdę mam takie, może trochę dziwne, ale jednak odczucie, że to jest praca Kolta Juniora, gdyby on był split slidem no, bo faktycznie ten zamek jest split-slajdowy i jest dużo lżejszy od zamka juniorowego. No dobra, to teraz wyciągniemy sobie tą wkładkę i pokażę Wam, co się stanie, gdy do pistoletu trafi magazynek bez kulek. W jakiś bardzo pokraczny i w dodatku niepoprawny historycznie sposób, pistolet blokuje zamek po ostatniej kulce. W jaki sposób? No, dość głupi, to znaczy podajnik kulek zahacza o podajnik kulek. Dobra, to było głupie. Podajnik kulek w dyszy zahacza o podajnik kulek w magazynku. Podajnik kulek, podajnik kulek. No, będzie trzeba jednak napisać tą encyklopedię. Nieważne. W każdym razie mamy zamek w tylnej pozycji i teraz możemy sobie otworzyć również lufę. Tadam. Bardzo fajny dodatkowy feature, który mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Mimo tego, że. Prawdziwy tego nie ma, to replika pod tym względem jest po prostu lepsza, bo bogata w nową funkcjonalność. Domyślam się, że powiadomienia z sekcji komentarzy miałbym dosłownie ciągle. Nie dalibyście mi spokoju, gdybym tego nie zrobił, no więc robię. Tajny Pistols. No dobra, słuchajcie. Myślę, że wystarczy tej zabawy. I filmik przyszedł. Czas podsumować oraz zakończyć. Z bólem serca, bo ten pistolecik jest po prostu przewspaniały. I w ramach podsumowania myślę, że no cóż, powtórzę to jeszcze raz. Klameczka jest cudowna. No po prostu cudowna. Jestem pewien, że kiedyś do mojej kolekcji również trafi, tylko raczej ponownie srebrna, jak Colt, żeby jedna do drugiej pasowały. Dla kolekcjonerów, dla osób, które po prostu chcą mieć replikę Beretty 950, wspaniała rzecz, mogłaby być troszeczkę lepiej wykonana faktycznie, no ale jednak pod tym względem WE jest niestety bezkonkurencyjne, bo póki co nikt inny tej repliki nie klepnął. Yy, wspaniała klemeczka, no wspaniała. Paniała i właściwie nie mam za tym specjalnie jakichś logicznych argumentów, tylko trwam ciągle w tym zachwycie, który po prostu płynie z obcowania z takim maleńkim, pięknym pistolecikiem. No więc cóż, nic mądrzejszego już nie wymyślę, a więc w tym miejscu po prostu skończę ten materiał. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jak po każdym moim filmie zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obszajania kanałów polecanych, które ja wam polecam oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.